Dobry wieczór. Z tej strony żona akwarysty. Tego wieczoru ja postanowiłam nagrać filmik i opowiedzieć wam bardzo ciekawą moim zdaniem historię, której wiem, że mąż jeszcze wam nie opowiadał, a dotyczy ona tej właśnie roślinki, czyli rogatka. Myślę, że to jest ciekawa historia, bo mój mąż zdobył tą roślinę z natury. Mój dziadek ma działkę w okolicach rzeki, na trochę podmokłych terenach. Jest tam taka mała sadzawka, w której mój mąż zauważył rzęsę, którą też sobie wyłowił, i właśnie rosnącego rogatka, którego również wydobył i bardzo fajnie przyjął się on u nas w akwarium. Myślę, że to jest o tyle ciekawa sprawa, że uświadamia nam, że faktycznie to akwarium jest jakimś odzwierciedleniem naturalnego świata. Niekoniecznie tylko sztucznie spreparowanego, ale właśnie jest pewnym kawałkiem natury. To, co świetnie sobie żyło i rosło w naturze, teraz doskonale się odnalazło w akwarium. Z takich różnych ciekawych zdobyczy ze świata natury do akwarium jeszcze mamy kamienie, które rok temu latem zebraliśmy na plaży nad morzem i włożyliśmy je do akwarium. I teraz są one taką fajną pamiątką, na którą możemy spojrzeć i wspominać nasz wakacyjny wyjazd. Poza tym, jako ciekawostkę, mogę dodać, że mój mąż wrócił dzisiaj ze sklepu. Postawił na akwarium tę oto roślinę, bluszcz. I już wiem, że będzie coś kombinował z nią. Nie wiem jeszcze co. Ja generalnie nie przepadam za zmianami, więc jeśli to by była jakaś duża ingerencja w wystrój naszego mieszkania, to chyba nie będę do końca z tego zadowolona, ale zobaczymy. Na razie nie chcę mi powiedzieć, co kombinuję. Pozdrawiam wszystkich akwarystów i ich żony, partnerki i całe rodziny. Dobrej nocy.